Jacek Zieliński i Waldemar Fornalik to dwaj najbardziej doświadczeni obecnie trenerzy Ekstraklasy. W sumie prowadzili drużyny w niemal 1000 meczów. W 8 kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy Korona Kielce Zielińskiego podejmuje Zagłębie Lubin Fornalika i jako pierwsi atakują przyjezdni. Tomasz Pieńko staje oko w oko z Xavierem Dziekońskim, ale górą bramkarz Korony. W odpowiedzi doskonała sytuacja Konrada Matuszewskiego i tu także bramkarz górą Dominik Ładun zatrzymuje zawodnika rywali, ale chwilę później nie ma już nic do powiedzenia. Pau Resta strzela gola. Pierwszy gol Hiszpana w barwach Korony i jest 1-0. Marcel Pieńczek dośrodkowywał z rzutu rożnego, a Pau Resta wepchnął tam piłkę do siatki. A więc gospodarze na prowadzeniu, chwilę później centrostrzał w wykonaniu Pedro Nuno i z pomocą Ładuna piłka odbija się od poprzeczki. To już 32 minuta meczu. Marek Mróz próbował zaskoczyć Xaviera Dziekońskiego, ale znów był na posterunku golkiper gospodarzy, a to Jewgini Szykawka broni Ładun, ale jest Adrian Dalmau. Trzeci gol Hiszpana w tym sezonie. No i dwóch Hiszpanów dzisiaj trafia dla Korony Kielce. Najpierw Pau Resta, teraz Adrian Dalmau. Jest 2-0. Popatrzmy raz jeszcze. No Jewgeni Szykawka wciąż bez gola w tym sezonie. Jakimś cudem tu jeszcze wybronił Ładun, ale piłkę do pustej bramki głową wbija Dalmau. On problemów ze zdobywaniem bramek w tym sezonie nie ma. Jest 2-0 i to nie koniec złych informacji dla Miedziowych, bo jeszcze przed przerwą kontuzja Kajetana Szmyta. No i nowy piłkarz w barwach Miedziowych, który dołączył do drużyny przed tym sezonem, musi opuścić murawę. A to jeszcze jedna akcja z pierwszej połowy. Jewgeni Szykawka, no naprawdę, ma rozregulowany celownik napastnik reprezentacji Białorusi i Korony Kielce. Do przerwy zatem 2-0 dla Korony. Po przerwie Zagłębie wcale nie rzuca się jakoś do zmasowanych ataków. To uderzenie Wdowiaka tylko w boczną siatkę. To już 69. minuta spotkania. Hubert Adamczyk. Adamczyk ustawił sobie piłkę, ale za lekko strzela, aby zaskoczyć Dziekońskiego, który bardzo dobrze spisywał się w bramce w tym spotkaniu. Jeszcze raz piłka w rękach Xaviera Dziekońskiego. Tym razem to Ławniczak główkował. No i mamy jeszcze rzut wolny dla Korony. Strzał Dawida Błanika i tym razem górą Dominik Ładun. Wynik się już nie zmienia. Korona w drugiej połowie kontroluje wydarzenia na murawie i Korona Kielce jak najbardziej zasłużenie pokonuje Zagłębie Lubin 2-0. Dzięki temu Korona wyprzedza Zagłębie w tabeli i awansuje na 11 miejsce w PKO Bank Polski Ekstraklasie. Korona Kielce, Zagłębie Lubin 2-0. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.